Tematowi pomocy uchodźcom z Ukrainy poświęcona była dzisiejsza konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym. W pierwszej kolejności głos zabrał starosta Mieczysław Szczurek. Mamy już w tej chwili przygotowanych 1400 miejsc, a po dzisiejszym spotkaniu z wojewodą już 1600 miejsc, gdzie możemy umieszczać osoby z Ukrainy, uchodźców z Ukrainy. Na ten moment mamy około 200 osób, z czego w samym Narcyzie jest 165, głównie dzieci. Z tych dzieci 40% to są dzieci niepełnosprawne, które przyjechały z domów dziecka. Tak więc świadczymy nie tylko opiekę żywnościową czy bytową zakwaterowania, ale też trzeba tutaj świadczyć opiekę medyczną i to już pozostaje w gestii uzdrowiska. Proszę Państwa, ta pomoc obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc socjalną, rozumianą nie do końca, może jako wizyta pracownika socjalnego, ale głównie to, że jeżeli trzeba będzie kupić jakieś ubrania, odzież, inne rzeczy, pampersy, to również musi być przekazane i pomoc psychologiczna. Proszę pamiętać, że to nie są turyści, którzy przyjeżdżają z pełnym wyposażeniem, z rzeczami na tydzień czy dwa, tylko te osoby będą tutaj dłużej, więc trzeba im zapewnić normalne warunki mieszkaniowe. I tak samo po kilku pierwszych dniach pobytu już widać, że ta pomoc psychologiczna będzie bardzo potrzebna. To są biedni, nieszczęśni ludzie, wyrwani ze swoich domów, wyrwani przez wojnę, którzy przyjechali w całkowicie obcy teren, gdzie prawdopodobnie nigdy w życiu by się nie znaleźli, a tutaj nagle błyskawicznie muszą się zaasymilować, także będzie to wymagało dużo ciepła ze strony opiekunów, dużo pomocy psychologicznej, no i przede wszystkim myślę, że zmiany nastawienia społeczeństwa, że nagle zacznie się u nas pojawiać tak duża ilość uchodźców, którzy będą tutaj prawdopodobnie przez długi czas z nami żyli i mieszkali. Codziennie wieczorem mamy wideokonferencję z wojewodą. Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu i odpowiednie służby, czyli szef Straży Granicznej, policji, pan dyrektor Szczeponek, szef kryzysówki, tak, to jest kilkadziesiąt osób, tych, które odpowiadają za te tereny. Natomiast jeżeli chodzi o gminy, to tutaj tą współpracę wypracowujemy, ponieważ na ten moment to zarządzanie zostało przekazane nam i te ośrodki są powiatowe, na przykład te, które przyjmują uchodźców. Jeżeli w dalszym rozwoju sytuacji będziemy dopuszczać ośrodki stricte gminne i wojewoda przerzuci dalszą część na gminę, to wtedy będziemy mogli mówić o bliższej współpracy z gminami. Teraz jest to, o czym mówiłem, czyli zbieramy dary od gmin, przekazujemy sobie dane odnośnie rozmieszczenia, powiedzmy, uchodźców, ale ta bliższa współpraca będzie dopiero w momencie, jak wejdzie specustawa i jeżeli określi takie zasady. Głos zabrała także Sylwia Pieczonka, pełniąca obowiązki rzeczniczki starosty cieszyńskiego. Dzisiaj rano odbyło się spotkanie z panią dr Joanną Wawrzeczką, która wyszła z inicjatywą stworzenia długofalowej strategii, która pozwoli tutaj przebywać osobom z Ukrainy na pewnych określonych jasno zasadach. I doszliśmy do wniosku przede wszystkim, że jest to fajna rzecz i będziemy się na tym pochylać, ale w dłuższym okresie czasu. Na ten moment najważniejsze dla nas jest to, żeby komunikaty, które się pojawiają ze strony Starostwa Powiatowego w Cieszynie, były przede wszystkim też przekładane na język ukraiński. Po rozmowach z panią doktor będziemy mieć taką możliwość i wszystkie nasze komunikaty będą przekładane także w języku ukraińskim. Dlatego naszego Wydziału Komunikacji punkt jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 15. Pan starosta wczoraj na naradzie naczelników zachęcał pracowników, którzy mają chęć, czas i taką potrzebę, ażeby włączyli się też do pracy w takim punkcie. Wiem, że są chętni nasi pracownicy, żeby tam pomagać. Niemniej jednak też zachęcamy chętnych wolontariuszy, którzy chcieliby przyjść do takiego punktu, włączyć się, pomóc nam na przykład, to będzie to bardzo, bardzo mile widziane. Sam przyjazd uchodźców to jest jeden z aspektów. My ich musimy całkowicie od początku do końca zaopiekować. I tutaj też jest kwestia tego, że będą powstawały na przykład klasy przygotowawcze dla dzieci, które będą musiały poznać w miarę język polski, żeby mogły dołączyć do polskich szkół. Kobiety, które muszą się zaklimatyzować, chcą podjąć pracę. To nas bardzo cieszy, że nie tylko będą przebywać na terenie ośrodka, ale będą też chciały pracować. Pan wojewoda
też dzisiaj duży nacisk kładł na to, że ta aktywizacja i to takie wprowadzenie tych mieszkańców, tych naszych mieszkańców ośrodków do normalnego funkcjonowania w kraju jest bardzo istotne dla nich. Huki jakiegoś różnego rodzaju, wycie syren. Należy takim osobom też to tłumaczyć, że u nas się to po prostu zdarza, a u nich to się bardzo niezmiernie kojarzy z wojną. I też bardzo ciekawa sytuacja była, ponieważ okazuje się, że na przykład na dworcu w Przemyślu policjanci chodzą w pocywilu tylko dlatego, żeby u tych osób przekraczających granicę nie powodować dodatkowego stresu. I dochodzi do takich sytuacji, że policjanci w cywilu legitymują policjantów w cywilu, bo nie wiedzą, że też to są policjanci. Także to wygląda. Staramy się zrobić wszystko bardzo w sposób delikatny, z szacunkiem dla tych osób, zabezpieczyć im bardzo fajne, godne warunki. Dzieciaki miałam okazję dzisiaj zobaczyć w jednym z ośrodków, bardzo uśmiechnięte, zadowolone, więc chyba jest to taki czas, kiedy to człowieczeństwo i to nasza taka ludzka wrażliwość, szczególnie tutaj na Śląsku Cieszyńskim, prawda, jest okazywana i to widać w oczach tych przede wszystkim dzieci. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rojowski.